Panie wicestarosto, dwa słowa jeszcze, gdyby można było wytłumaczyć mieszkańcom, co takiego się wydarzyło na sesji. Dzisiaj? Tak. Chodzi mi o ten wniosek, który został, który nie spełniał wymogów formalnych. Próbujemy jakby wyjaśnić mieszkańcom, o co teraz chodzi i jak to będzie wyglądało dalej. No, z perspektywy mieszkańców to myślę, że najważniejsze jest to, że nie doszło do żadnych zmian w zarządzie, że zarząd w kształcie, który został wybrany częściowo przez mieszkańców powiatu trzebnickiego w 2018 roku, będzie pracował dalej. Mam nadzieję, że do końca kadencji. Dzisiaj powinniśmy przede wszystkim skończyć z zajmowaniem się samymi sobą, a zacząć pracować, czy kontynuować dobrą pracę na rzecz mieszkańców powiatu trzebnickiego i dokończyć kadencję i rozpoczęte inwestycje. Dzisiaj wniosek, który formalnie nie został uznany za prawidłowo złożony na poprzedniej sesji przez panią przewodniczącą, nie został podany pod głosowanie i jakby w tym zakresie dyskusja się skończyła, więc myślę, że możemy się skupić spokojnie na pracy dalszej na rzecz mieszkańców powiatu trzebnickiego. Co można powiedzieć? Wniosek został złożony, niby nie został złożony. Interpretacja pani prawnik jest jaka jest. Pani starosta. Właśnie próbujemy jakby wytłumaczyć czytelnikom, co takiego się stało, prawda? Żeby mieszkańcy rozumieli, o co chodzi. Ja myślę, że to trzeba porozmawiać z koalicją rządzącą, co tam się dzieje. Rozumiem, dziękuję. Jeśli ktoś uważnie śledził poprzednią część sesji, która odbyła się 18, to zauważył, że były ogromne emocje na tej sesji, zwłaszcza w końcówce, w punkcie zapytania radnych. Sesja została przerwana po to, żeby osoby, które zabierały głos, może dłużej się zastanowiły nad słowami, które wypowiedziały, to co tutaj padło na tej sesji. Dwa tygodnie, myślę, były po to, żeby sytuacja się trochę uspokoiła. Jako przewodnicząca miałam też czas zasięgnąć opinii pani mecenas w sprawie złożonego wniosku, który on faktycznie jednak był taki nieprecyzyjny. Nieprecyzyjny był, padło tam kilka słów poprzedzanych wyrazami albo i, więc nie był to konkretnie sprecyzowany wniosek dotyczący tylko jednej sprawy, tylko wielu różnych. Pani mecenas tą opinię mi przedstawiła, która jakby utwierdziła mnie w przekonaniu, że wniosek nie może być procedowany, ponieważ jest błędnie sprecyzowany, czy w ogóle właściwie nie ma jednego wniosku. Musiałby być bardzo precyzyjny, musiałby określać, czego tak naprawdę dotyczy, tak? Czy tak odwołania jest. Wicestarosty, więc, czy zarządu, tak? Otworzyłam sesję z nadzieją, że pani starosta, jak też inne osoby, które zabierały głos, te emocje już w nich się uspokoiły. I zawsze jest pora na złożenie wniosku. To nie jest ostatnia sesja, która się tutaj odbyła. Ale na dzień dzisiejszy widać, że chyba tego uważam, wniosku nie ma. Gdyby coś się złego działo, to pewnie byłby ten wniosek postawiony prawidłowo, a sformalizowany, nie ma tak? go, więc należy się cieszyć. Powinniśmy się w tym momencie skupić bardziej na pracy na rzecz powiatu. I dotrwać do końca kadencji, czego życzę sobie i wszystkim radnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie redaktorze, jak wiadomo, na dzisiejszej sesji pani przewodnicząca przedstawiła opinię prawną, w oparciu o którą wniosek nie spełniał wymogów formalnych według pani mecenas, stąd też nie było dzisiaj na sesji procedowana uchwała, czy też wniosek przegłosowany, czy też głosowany nad odwołaniem. On jakby był zdjęty jakby już po prostu, można powiedzieć, nie istniał, bo z przyczyn formalnych dokładnie, nie było w ogóle z przyczyn głosowany. Formalnych i był to wniosek wadliwy, ponieważ na poprzedniej sesji, tej samej sesji, bo jak wiadomo, sesja dzisiaj została po przerwie wznowiona, padł wniosek, który nie został doprecyzowany, ani też nie było głosowania nad tym wnioskiem. Rozumiem. I co w takim wypadku? Co dalej? Jak teraz będzie wyglądała sytuacja, gdyby pani powiedziała? W tej chwili rozumiem, że zarząd po prostu obraduje w niezmienionym składzie, normalnie. Doskonale się pan orientuje. Nikt nie został odwołany i tymczasem procedujemy w stałym składzie z zarządem, udziałem, tak, wicestarosty. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.